zupełnie dziwny odcinek. Dlaczego? Dlatego, że zakładając kanał, postanowiłem tak pracować i tak dzielić się z Wami wiedzą, żeby Wam pomóc uzyskiwać lepsze efekty. Fotografia jest taką dziedziną sztuki i aktywności, że bardzo ważnym elementem staje się panowanie nad procesem twórczym. Ja takich odcinków nagram bardzo wiele, ponieważ często jest tak, że działamy, mamy ochotę coś zrobić, mamy ochotę działać, mamy ochotę robić zdjęcia i gdzieś nam się to rozpływa. Po jakimś czasie zniechęcamy się, nie mamy sił, jest nam ciężko. Nawet coś takiego, że nasze środowisko nas specjalnie nie zachwala. Powiedzmy, nasi najbliżsi nas nie doceniają i tak dalej, i tak dalej. No to są takie sytuacje, że potrzebujemy my sami potrzebujemy bodźców do działania. Ja jestem tak stworzony, że w każdą sesję, jak przygotowuję, to sobie rozrysowuję ją w jakimś tam notatniku. Różne są te notatniki, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Miękkie ołówki przede wszystkim, czyli ołówek B8 i jadę z koksem. To jest projekt zdjęcia, jakiś tam, tak? Ja sobie potem tu opiszę, jakie obiektywy, jakie co ja tam sobie planuję zrobić z tym, ale notując taki pomysł, mam sprawę załatwioną, czyli z głowy ona mi gdzieś tam już odfruwa. Ale słuchajcie, problem jest inny. Problem jest taki, że my czasami nie mamy sił. My nie mamy motywacji do tego, żeby zrobić coś ciekawego, a czasami mówimy sobie tak, a tam ja po prostu nie mam warunków, a nie ma pogody, a nie ma światła, a jest jesień i w ogóle no to już jesień i zima, to już jest w ogóle taki powód, żeby nic nie robić. Dzisiaj zdradzę Wam jakby taki trochę może sekret, ale powiem Wam troszeczkę o tym, jak ja sobie radzę z takimi sytuacjami. Poza muzyką, która jest bardzo ważna i która stymuluje mocno, taką muzyką, którą lubicie, to ja jestem kawoszem. I teraz tak, ja wiem, że ten materiał będzie chory, bo będzie wyglądał tak, jakby był sponsorowany przez firmę, o której zaraz będę mówił, ale dlatego po prostu powiem Wam szczerze, że od 2010 roku chyba, kiedy to w salonie Rosenthala kupiłem ekspres tej firmy, zupełnie zwariowałem i towarzyszy mi ta kawa i ten ekspres, bo jest to kombo specyficzne i cały system. Towarzyszy mi ta kawa od 2010 roku, no więc już 10 lat. I teraz tak, wyjeżdżałem czasami na sesję, na każdej sesji brałem ekspres. Było to możliwe, bo ekspres jest mały. Moment. Żeby Wam nakreślić tło, to musicie wiedzieć, że jestem naprawdę smakoszem kawy i przeżywałem i przechodziłem wszystko w kawie, od ekspresów przepływowych kiedyś dawno, dawno w latach 80., potem kolbowe, ciśnieniowe, prawda, ekspresy, aż dotarłem do ekspresu automatycznego z mieleniem ziaren, który po prostu elegancko mieli gotowe, znaczy całe ziarna, tak? Poważny ekspres, poważnym młynkiem ceramicznym, ach, w ogóle najwyższy poziom, szwajcarski ekspres, bardzo mi się dobrze go używało i myślałem, że jestem tam, gdzie trzeba. No właśnie okazało się, że nie, bo w 2010 roku napotkałem bardzo dziwną sytuację. Wchodząc do salonu Rosenthala, wybierając tam jakąś porcelanę, nagle natknąłem się na ekspres Nespresso. I ten ekspres, tak podszedłem, a no taka dziwota, malutki i w ogóle był trochę większy niż ten, który zaraz Wam pokażę, ale to są ekspresy, słuchajcie, w ogóle tanie. Maksymalna cena tego podstawowego to jest tam 415 zł. Można trafić na różne promocje. Mówię Wam to dlaczego. Słuchajcie, nie dlatego, żeby reklamować firmę, która tak naprawdę, jak nie jesteście kluneriem, to z Wami nie porozmawia, ale chodzi o to, że od 2010 roku polubiłem konkretny rodzaj kawy. I teraz tak, jak testowaliście kiedyś sprzęt, na przykład audio, albo szliście do znajomego, który ma lepszy sprzęt audio niż Wy, to nagle zastanawiacie się, oj tam, dam więcej na głośniki, czy tam na coś, czy ja to w ogóle odczuję. Otóż odczuwacie, bo nasze zmysły są strasznie czułe i potraficie to wyczuć, jeżeli usłyszycie coś, dźwięk lepszy. To samo jest oczywiście w fotografii, jak zobaczycie obraz z takiego czy z innego z obiektywu. Nawet czasami sobie nie zdając sprawy. Nagle zdjęcie Was ujmuje, bo jest inny obiektyw.
Tak samo ja mam z kawą i wtedy z tą kawą było tak, że no spróbowałem i zakochałem się w jednym konkretnym smaku. I ten smak, słuchajcie, nie zmienia się. Jest to w ogóle robione w jednej fabryce. To nie jest tak jak, nie wiem, jakaś Milka, że jest Milka Polska, Milka coś tam i one potem jedziecie do Niemiec, nagle haha, różnią się wam smakiem. Albo takie macie wrażenie. Może to sugestia. Ale tu nie jest tak. Jest jedna fabryka i teraz powiedziałem wam wcześniej, że biorę też te ekspresy na sesję. Ja w ogóle dnia twórczego, jakiegokolwiek, takiego jak dzisiaj, nie zaczynam bez kawy Nespresso. Słuchajcie, jest jeszcze jeden ważny aspekt, który przemawia za tym systemem. Mianowicie mogę ten ekspres wziąć w teren, ponieważ jest mały. I zobaczcie, jeżeli macie gniazdko w bagażniku, takie maleńkie cudo możecie zabrać zawsze ze sobą. Jest naprawdę niewielkie. Pokażę wam, jak to wygląda, zbiornik wody i tak dalej. Słuchajcie, nie myślcie, że zwariowałem, że wam robię tutaj taką pogadankę. Patrzcie, robicie sesję. Jesteście w ferworze akcji. Chcecie się napić kawy, albo potrzebujecie tego, albo modelka potrzebuje, albo model wasz i tak dalej, albo wasza ekipa. I teraz, co się dzieje nawet w dużym ekspresie takim mielonym? Ktoś musi zawsze dosypać tej kawy, coś musi się zadziać. W naszym przypadku, jeżeli wchodzimy w taki system, mamy czystość i szybkość przygotowania kawy. Słuchajcie, kawy sprzedawane są w takich oto opakowaniach po 10 sztuk. Ja tu mam moje ulubione arpeggio, fioletowy kolor kapsułek. Wiecie, kawy kapsułkowe robią inni producenci też, ale chodzi o to, że oni naśladują tylko tą ideę, która została stworzona. To jest coś takiego jak komputery Apple w stosunku do PC-tów. Tak samo to jest taki Apple w dziedzinie kawy. System cały przygotowany. Kapsułki zamawiacie sobie przez internet. Możecie kupić, o tu mam, w tym tygodniu kupiłem Il Caffè Robuste, który nienawidzę w ogóle, nienawidzę Robusty. Zawsze piję 100% Arabikę, Robusty nienawidzę, ale stwierdziłem, że kupię, bo jeżeli to jest Robusta mocna, przygotowana, najmocniejsza, o mocy 13, przygotowana przez Nespresso, to może polubię, bo w Robuście zawsze jest trochę więcej mocy, tej mocy, wiecie, która pcha was do działania. Więc mówię, spróbuję. Udało się, rzeczywiście smak już jest fajny do przyjęcia, chociaż wcześniej, czyli nie wiem, co w innych Robustach, które piłem wcześniej było, ale tu jest ok. Nie myślcie, że was zostawię tylko z reklamą kawy, czekajcie, powolutku. Słuchajcie, mam tu jeszcze filiżaneczkę, która jest, zobaczcie, zbliżona kształtem, oczywiście pomysł ich. Filiżanka jest metalowa i słuchajcie, dlaczego jest fajna? Fajna jest dlatego, że jest termosikiem. Jest stalowa, ma podwójne ścianki i ciepło wam się dłużej zachowuje, a z drugiej strony możecie od razu gorącą kawę trzymać sobie swobodnie w rączce. A to, że jest dłużej ciepła, to plus. I teraz słuchajcie, uruchamiam ekspres, nacisnąłem, tak? Nie mamy tego całego brudu związanego z przygotowywaniem kawy, sypaniem do kolby i tak dalej. Zamykamy i puszczamy kaweczkę. Puściłem. Ten ekspres jest dosyć cichy w porównaniu z... O, tutaj sobie popracował, robi kaweczkę. Wymierzona jest działka. Ja tutaj mam taką mocną kawkę. Właściwie zawsze piję podwójne, więc sobie zrobię jej podwójne, czekajcie. Napiję się kawy po prostu przy okazji, bo będę potrzebował mocy, żeby wam przekazać całą resztę, czyli jak kreować obraz. Nie mamy wytłumaczeń, słuchajcie. Nie powinniśmy mieć, że nam się nie chce, że coś tam... Patrzcie, zrobię jeszcze drugą, wybaczcie. Gdzieś tu miałem łyżeczkę, o. Słuchajcie, to jest mój sposób na to, żeby mieć... wznieść się na troszeczkę wyższy poziom. Bo słuchajcie, wiecie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że jak wy nie będziecie mieli pełnej mocy, nie będziecie działać na pełnej mocy, to słuchajcie, nie dacie tej mocy, nie przekażecie jej dalej. Nie zrobicie fajnej sesji, nie będziecie mieli fajnych pomysłów. Tak to po prostu jest. Dlatego, okej, kaweczkę mamy, ekspres pokazany, wyłączamy go, odkładamy na bok. On nas dzisiaj już interesować nie będzie, ale kawka tak. Ja sobie tylko ją posłodzę, zobaczcie, ale... Okej, pomieszamy i kontynuujemy. Słuchajcie, nie będziecie mieli mocy. Jak nie posłuchacie fajnej muzyki, jak nie przejdziecie się na spacer, jak sobie czegoś nie przemyślicie, jak... Wiecie, kiedyś się spotkałem z takim rosyjskim stwierdzeniem, że jak człowiek żyje na pograniczu, jak człowiek walczy o przetrwanie, o zarobek i tak dalej, to nie będzie miał siły na wyższe cele. Dobra, Rosjanie to mówili bardzo może i brutalnie, że jak jesteś w takich ciężkich warunkach, to
Oni mówią tak, żyć budziesz, ale ziewoczki nie zachoczysz. I to tak coś w tym jest. Przetrwacie, żyć będziecie, ale żeby się wspiąć na jakieś kreacyjne wyżyny, nie za bardzo. Wy musicie być silni. I ta siła, musicie sobie wykreować sposób, w jaki sposób to siłę z kosmosu was otaczającego czerpać. Jeżeli ją będziecie mieli lepsze efekty. Lepsze efekty w pracy, lepsze efekty w zdjęciach, po prostu. Słuchajcie, kawę odkładam, napiję się tylko łyczka i przejdę do meritum. Słuchajcie, okazuje się, że często tak jest, że macie takie wytłumaczenie. Nie umiem zrobić fajnych zdjęć, bo nie ma pogody albo coś. Już o tym wspominałem. Nie mam fajnego sprzętu. Też o tym wspominałem. A ja wam dzisiaj chcę zaproponować zrobienie plakatu. Takiego plakatu, wiecie, do powieszenia na ścianie, nawet w dużym formacie. Za 4 zł. oczywiście przesadzam, ale słuchajcie, wystarczy aparat do pomysłu i jego realizacja już jest bardzo prosta. Słuchajcie, nie myślcie, że to jest takie wszystko proste, ale właśnie jak macie tej siły w sobie dużo, to potem się dzieje tak, że jesteście gdzieś na mieście, gdzieś nagle tu znajdujecie dziwne liście do makro, tu znajdujecie ciekawą gałąź, tam widzicie fajny widok o konkretnej porze dnia i roku na przykład i mówicie, oj, tu powinienem się pojawić z aparatem za jakiś czas na przykład, albo widziałem fajne miejsce, albo widziałem fajne ubranie na przykład w Zagrosiku, a może kupię w second handzie takie ubranie i ubiorę modelkę, czemu nie? Bo jest ono dziwne, nietypowe. Ba, mogę je zniszczyć, prawda? Czyli takiej sukni, którą kupiłbym za, nie wiem, 1000 zł czy 2000, no nie bardzo, tak? Ale w momencie, kiedy kupujemy suknię w Zagrosiku, a można i taką trafić, nagle może się okazać, że macie coś niesamowitego i świetny pomysł na zdjęcie. Tego myślenia kreacyjnego, żeby z czegoś zrobić nic, nie można przecenić. Czasami to jest najważniejsza w ogóle historia w naszym działaniu. Ale ja wam powiem tak, jechałem ostatnio na sesję, taką typowo komercyjną sesję i potrzebowałem chyba przedłużacz, dodatkowy przedłużacz do komputera. I wszedłem do pierwszego lepszego sklepu, słuchajcie, to było Pepco. Ja wam to tłumaczę na pewnym, czyli wiecie, no sklep, sieciówka, no po prostu najprostsze rzeczy i tak dalej. Wchodzę tam i słuchajcie, idę i na jakimś dziale, który bym minął, znajduję takie oto coś, kamienie. Ozdobne. Taki woreczek. 4 złote. 4 złote woreczki, w woreczku takie kamyczki. A ja nagle bam, mam myśl. Ja te woreczki użyję do zrobienia plakatu. Oczywiście, wiecie, ja już wykazałem się maksymalnym lenistwem, bo można byłoby takie ładne kamyczki poszukać samemu na przykład nad brzegiem rzeki. Wtedy koszt zero, a jeszcze przy okazji spacer, nie? Ale słuchajcie, kupiłem te kamyczki i ja już miałem wizję w głowie. Wiecie jaką? Że te kamyczki, oczywiście bez woreczka, spoczną w rękach modelki. Po prostu tak. Nic więcej nie jest potrzebne, ale ja wam powiem więcej. Ja akurat jechałem na sesję, to mówię, wykorzystam modelkę w ten sposób, że po prostu będzie trzymała kamienie w ręce. Ja sobie to od góry sfotografuję i koniec, cały pomysł. Można tak sfotografować różne rzeczy. Można dać jej muszlę, można dać dziwny kwiat i tak dalej. Mało takich plakatów jest. Ja wiem, że one są, wiecie, no, prymitywne, tak? To jest taki, to nie jest ani sztuka żadna, nic, ale użytkowo może być całkiem ciekawy kadr. Ja fotografowałem średnioformatowym aparatem, więc jeszcze liczyłem na to, że pojawi mi się struktura tych kamieni, oczywiście struktura rąk, ale kiedyś, słuchajcie, robiłem takie same zdjęcia, tu wam właśnie pokazuję je, Canonem EOS-em 20 i też było w porządku, więc sprzęt, jakim będziecie robić, nie ma znaczenia. Nawet oświetlenie nie jest potrzebne specjalne. I słuchajcie, bo można zrobić to przy zwykłym świetle. I co najważniejsze, możecie te kamienie dać w rękę komukolwiek. Możecie poprosić żonę, koleżankę, sąsiada, sąsiadkę, babcię, o, może nawet jeszcze lepiej, bo jeżeli takie starsze dłonie będą trzymać te kamienie, może kadr będzie wymowniejszy. A jeżeli już kompletnie nikogo nie macie, możecie sami je chwycić i użyć wyzwalacza. Ba, możecie dać te kamienie dziecku do ręki, tak? Prosty pomysł. Ale słuchajcie, kreacja to nie wszystko. Kamienie i ręce fajnie. Nagle patrzę na kadr, za mało tu się dzieje. Tu jest jeszcze za mało. Więc co zrobiłem? Zanim dałem kamienie w rękę modelce, to posmarowałem jej ręce, właściwie sama sobie posmarowała, oliwką, taką kosmetyczną oliwką, posmarowała ręce,
ponieważ chyba uda tam też były w kadrze, więc w tle gdzieś tam rozmyte, ale jednak, więc uda też. Na tle ud miała trzymać te kamienie. Słuchajcie, patrzcie, one są bardzo ładne. Naprawdę, no piękna struktura tego kamienia. W ogóle naturalna rzecz, no coś niesamowitego. Ta prostota natury jest czasami znacznie lepsza niż jakiekolwiek inne, bardziej skomplikowane elementy. I słuchajcie, 4 złote w Lidlu, przepraszam, w tym Pepco, kupione takie coś, posmarowane ręce, kamienie do rąk. I jeszcze za mało. Na koniec popsikałem wszystko wodą. I po popsikaniu kropelkami wody zrobiłem zdjęcia. Tyle. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jest tak, że my nie widzimy ciekawych motywów wokół siebie. Nie widzimy. My nie wiemy, że na przykład zamiast kolejnego zdjęcia znanej nam osoby, bliskiego i tak dalej, możemy coś zmienić w tle, coś zmienić w nim samym, dać mu dziwne ubranie i już będziemy mieli inne zdjęcie. Ja o takich rzeczach jeszcze będę mówił wielokrotnie, ale pamiętajcie o jednym. Dbajcie o siebie, żebyście wy mieli siłę. Bo jeżeli wy będziecie mieli siłę, będziecie naładowani pozytywną energią, to tą siłę przekażecie dalej. W swoich zdjęciach, w swoich pracach, w swoich filmach. Będziecie mieli siłę wykreować coś. Jak będziecie walczyć o przeżycie, nie ma szans. Bo będziecie walczyć o każdy zarobiony grosz i to jest koniec. To jest koniec twórczości. W momencie, kiedy możecie sobie pozwolić podbić ten bębeneczek wasz w górę troszeczkę i te wibracje podnieść, to zróbcie. Jeżeli to jest spacer, to spacer. Jeżeli fajna książka, to fajna książka. Jeżeli to jest świetna muzyka, tutaj w ogóle bardzo, bardzo do góry to stawiam właśnie muzykę, to świetnie. Jak w moim przypadku kawa i muzyka razem, to jest coś niesamowitego. Także z tym was zostawiam. Krótki dzisiaj ten element, ale dla mnie kawa ma znaczenie i taką sobie tutaj właśnie popijam. Bardzo mocne, podwójne espresso o smaku arpeggio i jestem mega z tego zadowolony. Teraz mogę przystępować do sesji, która przede mną za chwilę, albo do projektowania kolejnych zdjęć. Tak jak mówiłem, życzę wam tego, żebyście znajdowali sposób na to, żeby tą siłę w sobie po prostu mieć. To jest bardzo, bardzo ważne. Dbajcie o siebie. Miejcie siłę po prostu.